Piotrek, rozpoczniemy naszą rozmowę od życzeń. 30 urodziny niedawno, to można było na mediach społecznościowych, klubowych także przeczytać i złożyć Ci życzenia. Ja niniejszym składam Ci te życzenia i tak sobie pomyślałem, że niezłym prezentem dla Ciebie ze strony zawodników Azotów Puławy był mecz sobotni w Pucharze Polski. Skrze Ostrów jest wygrany 50-25. Jakbyś mógł chwilę o tym meczu jeszcze parę słów powiedzieć. Dziękuję bardzo za życzenia. Prezent bardzo, bardzo, bardzo dobry i trafiony. Co do meczu, no był cel po prostu awansować do kolejnej fazy Pucharu Polski. Jak wiemy, Puchar Polski jest również naszym celem na ten sezon i po prostu włączyć ten tryb meczów o stawkę. I tutaj chłopaki, jak zresztą cała drużyna, zrealizowaliśmy ten cel w 100%, bo przez 60 minut nie odpuściliśmy nawet na chwilę w obronie, przez 60 minut nie zrezygnowaliśmy ani na chwilę z kontry, czy nie zahamowaliśmy ręki w ataku pozycyjnym i stąd ten wynik. I naprawdę ja jestem osobiście pełen optymizmu, że mimo że troszeczkę ten rywal słabszy, powiedzmy wprost pierwszej ligi, to był ten mecz, który nas rozpędził przed kolejnymi meczami, które na pewno już będą trudniejsze i które zaraz zaczynamy grać. Kiedy patrzyliśmy na protokół pomeczowy i zdobycze bramkowe, to od razu rzuca się w oczy fantastyczna dyspozycja wręcz, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe dwóch obrotowych, czyli Łukasza Rogulskiego, który pokazywał się w poprzednich meczach okresu przygotowawczego, ale Dawid Dowidzik dołączył w ostatnim tygodniu i on też nie chciał być gorszy i 8 bramek, tak jak Łukasz Rogulski, rzucił. To dobrze, bo mamy tych dwóch obrotowych. Jak zaprezentowali się inni zawodnicy, jeśli chodzi o drugą linię przede wszystkim, a zwłaszcza ci, którzy dołączyli do zespołu w ostatnim tygodniu? Ja dodam, że tam jest u obrotowych. No, obrotowi są siłą naszej drużyny, nie ma co ukrywać. Dodam, że to było 8-8, zarówno u jednego i u drugiego, także 100% przy 8 bramkach, to okej. Druga linia dołożyła swoje bramki, druga linia dołożyła asysty, bo wiadomo, że ktoś musi do tych obrotowych podawać. No i także grę w obronie, więc tutaj nie można znaleźć negatywnej postaci w naszej drużynie. Po pierwsze sam wynik pokazuje, a po drugie naprawdę ta gra wyglądała bardzo dobrze. Powiedziałeś, że to jest takie preludium do tych meczów o stawkę, ten mecz z Skrze Ostrowiec i on rzeczywiście wypadł na piątkę, może nawet na szóstkę, ale prawdziwy ten sprawdzian formy Azotów Puławy przyjdzie w środę. Rywal już superligowy, już mecz o punkty Superligi, przyjeżdża do nas Chrobry Głogów. Drużyna, która jest chyba taka nieobliczalna i właściwie jakie są najsilniejsze strony rywala, jeśli chodzi o Głogów? Nas, powiem szczerze, zatrzymała bramka, albo nasza nieskuteczność, albo bramka Głogowa. Obrona, na pewno obrona i kontratak z tego. To są silne strony, no i jak przyjdzie dzień, to również bramkarz, no ale nie są na tyle to takie silne strony, które są w stanie, zwłaszcza tutaj u nas zatrzymać. Tym bardziej, wiadomo, rywal nieobliczalny, rywal ciężki, zwłaszcza że w pierwszej rundzie Chrobry Głogów znalazł na nasz sposób, więc jesteśmy mądrzejsi o te 17 kolejek, 17 meczów, gramy u siebie, już mamy ten czas, dłuższy czas przepracowany razem, także naprawdę jestem tutaj wręcz niezrozumiały, ale pewny, że będą punkty i to komplet punktów dla nas. Porażka w Głogowie nie była wliczona, że tak powiem, w pierwszej rundzie. Taki rewanż na zespole Głogowa, w sensie takim, że chce się pokazać przed własną publicznością, że jest się silniejszym, to na pewno też bardzo mobilizuje i napędza. Taki zdrowosportowy, na pewno. Zdrowosportowy rewanż, bo jak to można powiedzieć, są rachunki do wyrównania. I oczywiście nie zabieram dobrej gry, nie zabieram zwycięstwa drużynie z Głogowa. Zasłużyli w tej pierwszej kolejce na zwycięstwo, po prostu byli lepsi i mamy pewne rachunki do wyrównania i my musimy się u siebie teraz pokazać i u siebie ten komplet punktów, żeby był u nas.
No to jeszcze zapowiedzmy to spotkanie, bo ono nietypowo. Kibice w Puławach przyzwyczajeni raczej do tego, że o godzinie 18 mecze się w Puławach rozpoczynają. Tymczasem mecz w środę o innej godzinie. Proszę Cię, Piotrze, abyś przypomniał, o której godzinie, gdzie, z kim gramy i zaprosił kibiców na to spotkanie. Godzina 17, Azoty Puławy, Chrobry Głogów, hala Mosir w Puławach. Serdecznie zapraszam, zapewnimy tą halę. Jesteście nam potrzebni.